Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. To znowu jest post, jakoś nie chce mi się pisać. Pierwszy dzień szkoły, chciałem tylko na chwilkę zająć Państwu czas, a najpierw chcę powiedzieć, że odroczono mi z 6 na 11, nie wiem dlaczego, może czekają, jak jeszcze podłożę się bardziej i skończę rozdział pierwszej, drugiej części Choluba. W każdym razie ja zupełnie nie wiem, w czym ja mam uczestniczyć, dlaczego i po co, ponieważ domyślam się, o co chodzi, ale to akurat w tej sprawie to ja jestem ofiarą, ponieważ w listopadzie, jeśli o to chodzi oczywiście, straciłem dokładnie wszystko. Zgrano to wspaniale z wejściem ustawy dezubekizacyjnej, w taki sposób, żebym zupełnie został na dnie, został całkowicie sam. I tak też się stało, sam z Państwa. Wszyscy wtedy, i dziennikarze, inni, odwrócili się zupełnie. Jedni pluli, drudzy milczeli, a obojętność i milczenie, jak to powiedział Bułhakow słowami Jeszu i najgorszą z cech, z wad człowieka jest tchórzostwo. I tak jest, niestety. Dobra, nie będę marudził. Tak jak obiecałem, opublikowałem na Facebooku dedykację dla wszystkich tych, którzy kupią e-booka. Ona jest w JPEG-u, jak ktoś chce, to chce personalnie tą dedykację dla siebie, to proszę mi dać znać w jakikolwiek sposób moje telefony, mój telefon i numer mojego telefonu i mail jest znany, jest wszędzie opublikowany, jest też priv. Prześlę mu również w formacie, jakim chcę, JPEG-u, PDF-ie. Prześlę mu też taką dedykację, proszę Państwa. Dlaczego zresztą czytelnicy elektronicznych produktów mają być pokrzywdzeni? Proszę Państwa, jest pierwszy dzień szkoły i bardzo dobrze. Ja chciałem tylko jedną rzecz, właściwie dwie rzeczy powiedzieć. Po pierwsze, mam nadzieję, że nauczyciele zrozumieją, iż dziecko jest dobrem o wiele większym od spraw politycznych, a coś mi się wydaje, że telewizje chcą to upolityczniać. Reformy, różne rzeczy. Mam nadzieję zresztą, że te reformy w końcu się skończą. Notabene to tak się dziwnie składa, że reforma Gomułki była chyba, stworzenie ośmiolatek, była wzorowana na reformach przedwojennych. I powiem Wam ciekawostkę, że kiedy tutaj wprowadzono za czasów chyba AWS-u, to czasem nie pamiętam, ostatnio tą reformę szkolnictwa, przed oczywiście PiS-em, to ja byłem akurat w Londynie i brytyjskie Ministerstwo Edukacji chciało zorganizowało w ogóle wizytę do Polski, ponieważ stwierdzili, że nasz system szkolnictwa, taki jaki był wtedy przed tą reformą, był lepszy. Może do tego wracamy, może lepiej, nie wiem. Mam nadzieję, że historia zostanie skorelowana z polskim, bo po swoim synu widzę, że nie została w ogóle skorelowana, a akurat tak się składa, że język polski, szczególnie historia literatury w Polsce musi być wykładana równolegle do historii, dlatego że nigdzie na świecie tak mocno nie wiąże się historia i wydarzenia, które były w naszym kraju, z naszą literaturą. Zresztą to jest truizm. Ja jestem polonistą, ale sądzę, że historycy powiedzą to samo. Druga sprawa, zauważyłem, teraz mój syn poszedł do ósmej klasy, zaczynał ósmą klasę. Zauważyłem coś, co się nazywa edukacja, dziwny skrót, skróty są w ogóle straszne w tych wszystkich librusach, ale to edukacja w sprawie bezpieczeństwa. Mam nadzieję, że to jest coś w rodzaju dawnego PO, że może ktoś w końcu pomyślał, że trzeba już wprowadzać świadomość, że od każdego obywatela kraju zależy bezpieczeństwo ogółu, że już od najmłodszych lat, czyli od dzieci. Bardzo dobrze, że jest taki przedmiot. Ciekaw jestem podręcznika, ciekaw jestem, kto będzie wykładał, ciekaw jestem, jak to będzie wyglądało. No miejmy nadzieję, że coś z tego wyjdzie, bo przedmiot może być bardzo ciekawy, ale wszystko niestety zależy od prowadzącego oczywiście. Prowadzących trochę jest, ale cóż, a poza tym cóż, poniedziałek się zaczął, mizeria, powiem wprost szczerze, jałmużnę od Państwa dostałem, uwłaczającą mi zresztą, jako pełnemu pułkownikowi, który za 23 lata pracy tutaj, więc
I to na trudnym kierunku, ale cóż zrobić, takie życie, jakoś sobie trzeba poradzić, a jak się człowiek nie poradzi, to trudno, będzie po człowieku, tak to mniej więcej wygląda. Nie wiem, kiedy będzie teraz KHT, powiem szczerze, że w jakiś sposób nie mam zbytnio w tej chwili nastroju i zdrowia do nadawania, czeka mnie jeszcze ten 11. Zobaczymy, czy to, co to będzie, może trochę nadinterpretuję, ale no niestety ja wiem również, jak można z niewinnych ludzi zrobić zupełnie winnych. I coś mi się wydaje również z tym przełożeniem, że ktoś naprawdę na bieżąco ogląda to, co mówi, i teraz ciekawie jestem, czy przełożył mi znowu. Zobaczymy, niech będzie, jak trzeba. Mam nadzieję, że rodzice, którzy mają dzieci w szkole, nie stracą całej masy nerwów. Ja zresztą zauważyłem, że ta więź nauczyciel-rodzic została mocno przez tą całą elektronikę naruszona. Ja wiem, że to zależy od nauczyciela, ale coraz bardziej szkoła zamyka się w elektronice, w tabelkach, jakieś tej i tak dalej. W mojej szkole akurat dyrektor jest fajnym facetem, sportowcem, byłem sportowcem. Znaczy nie w mojej, ja już do żadnej szkoły nie chodzę. I stara się jednak trochę to przezwyciężyć, ale też ma oczywiście swoje polecenia, zalecenia, dużo biurokracji, niepewność, ciągłe reformy, jakieś inne rzeczy, no więc to też jest coś przerażającego. Warto by tym dzieciakom przynajmniej dać spokój i uczyć ich od początku w mądry sposób patriotyzmu, w mądry sposób tolerancji, w mądry tolerancji we wszystkie strony, a nie tylko w jedną, ponieważ tak się składa, że u nas dla prawie wszystkich środowisk tolerancja oznacza, że nie jest rzeczą zwrotną i my wymagamy tolerancji dla siebie, a nie jesteśmy tolerancyjni bardzo często dla innych. Oczywiście tolerancja ma swoje granice i te granice wyraźnie, to co się stało w Europie, pokazało. Niestety tolerancja proponowana przez stronę przeciwną jest nietolerancją, ale poddaństwem. No ale cóż. Nie mnie o tym sądzać. Także dziękuję Państwu, życzę miłego dnia, miłego tygodnia i proszę to potraktować jako post. I pamiętajcie Państwo, jest e-book, książki powoli są rozsyłane. No, jesteśmy tylko nas dwoje, więc zobaczymy, jak to będzie. Właśnie tylko Magda. Dziękuję Państwu. Do widzenia, do zobaczenia, do następnego razu, o ile rzeczywiście nastąpi.